No, witam serdecznie na kanale Ojca Chrzestnego. Chciałem wam pokazać, jak to Ojciec Chrzestny dostał pokutę. Dość śmieszne, bo dwa razy przekroczony czas jazdy i pracy, dosłownie o 5 minut. No niestety, bo były kolizje jak w jedną, jak i w drugą stronę. No i musiałem przekroczyć czas pracy o 5 minut, bo brakło mi. Obliczone było co do minuty, no niestety. No nie wziąłem pod uwagę, że może być droga zablokowana. I widzicie, dostałem bardzo fajny mandat z inspekcji drogowej na Rumunii. No, pochwalić wam się chcę, no bo wiadomo, że to no, ze swojej przyczyny, czyli nie mogę mieć do nikogo żadnych pretensji, ale pokażę wam, jak mandacik wygląda i cała procedura. Widzicie, cały pis polega na tym, że tu jest zaznaczone 100 lei, dostałem 250 lei, niby nie dużo. Przekłada się to, drugi odcinek pokażę, niby nie dużo, na polskie pieniążki, bagatela tylko 50 euro. No, za 10 minut przekroczenia 50 euro, czyli jakieś 225 zł, 230. Idzie przeżyć, powiem wam. No. Ale teraz do czego biję? Jednak trzeba sobie zwrócić uwagę, jeżeli gdzieś jedziemy i jednak wziąć przymiarkę, że może być gdzieś droga zablokowana, gdzieś może być wypadek, objazd, i jeżeli będziemy mieli czas napięty, tak jak ja miałem, możemy nie zdążyć. A później przekłada się to, no niestety, na pokutę. Pokuta nieduża, bo dwa razy byłem wcześniej kontrolowany. Nie było żadnych wykroczeń, kontrola się odbyła bardzo szybko, tym razem troszeczkę dłużej. No niestety, tak to wygląda, że jak znalazł jedne 5 minut, szukał drugich. Pocieszyć się, że tylko 250 zł. No ale, o tyle można być lżejszym i można się cieszyć, że się nic w tym czasie nie stało. Także przestrzegam jednak planowanie trasy i brać sobie duży przymiar, że może gdzieś coś być zablokowane, jednak lepiej stanąć 5 minut wcześniej niż mieć 5 minut później, bo później jesteśmy lżejsi jednak o te pieniążki, na które ciężko się pracuje. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania.